Łukasz, w pierwszej połowie wyglądaliście całkiem dobrze. Gra zaczęła się toczyć na korzyść rywala w 64 minucie, kiedy straciliście pierwszą bramkę. Powiedz, co dzisiaj nie zagrało? Na pewno pierwsza bramka stracona po moim prostym błędzie, które no, musimy unikać takich błędów i nie wiem, czy było później to dalej do uniknięcia, ale po tej pierwszej straconej bramce gdzieś zaczęliśmy nerwowo grać, troszeczkę byliśmy za bardzo rozrzuceni na tym boisku, no i rywal to doskonale wykorzystał. No, niestety przegrywamy 3-0. Na pewno smutek, bo chcieliśmy ten obóz zakończyć pozytywnym wynikiem. Mam nadzieję, że teraz nasza ekipa, która gra z Wałbrzychem, wygra i jednak te nastroje będą troszeczkę lepsze. Ale z drugiej strony jestem pewien, bo wiem, jaka jest nasza drużyna, wierzę w chłopaków, także my się podniesiemy i będzie dobrze. Mamy jeszcze 3 tygodnie do ligi prawie, także będzie ok. A jak oceniasz dzisiaj grę rywala? Oni byli bardziej skoncentrowani? Nie wiem, czy byli bardziej skoncentrowani, na pewno wykorzystali nasze błędy, bo dwie bramki tracimy po prostych błędach technicznych, moim i Aleksa. No i tyle, no, wykorzystali to naprawdę w 100% i wygrywają ten mecz. No, zasłużenie, trzeba przyznać, że zasłużenie. Za wami też 11 dni obozu. Powiedz, nad czym najbardziej tutaj pracowaliście, nad czym się skupialiście? Na pewno pierwszy tydzień to była ciężka praca i drugi już tam wchodziliśmy w te takie troszeczkę lżejsze treningi i w szybkość, także myślę, że bardzo dobrze przepracowany. Szkoda, że nie potwierdziliśmy dzisiaj tego dobrym wynikiem, ale mamy jeszcze sparing z Nadwiślanem i myślę, że tam pokażemy, że tutaj dobrze pracowaliśmy i zarówno te fizyczne, jak i taktyczne treningi przyniosą efekt. No właśnie, poza tymi przygotowaniami fizycznymi i taktycznymi, widzę w twoim pokoju telewizor, na pewno jakieś rozgrywki meczowe. Jak spędzaliście tutaj wolny czas? No to jest głównie baza Przemka Pitrego, bo on tutaj toczy rozgrywki w NBA, jest takim naszym katowickim Michaelem Jordanem. No i głównie on grywa, ja to raczej mu kibicuję, bo ja nigdy nie preferowałem takich gier, także nie umiem grać. No, czasem próbuję, ale to wygląda bardzo komicznie. No i raczej skupiam się na tym, żeby mu dopingować. A czy poza treningami, spaniem, jedzeniem macie jeszcze czas wolny taki, żeby coś tutaj dodatkowo sobie porobić? No na pewno jest trochę tego czasu, ale to głównie skupia się na tym, że gdzieś chodzimy na tą odnowę biologiczną. Chociaż tak mieliśmy rozłożone te treningi, że gdzieś tam przed sparingiem wiadomo, że nie idzie się na tą odnowę i nie było to tak za często, że sobie, nie wiem, w wolnym czasie chodziliśmy, kąpaliśmy się, czy tam korzystaliśmy z saun. No ale możliwości były. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj kiedyś wrócimy i skorzystamy z tych wszystkich dogodności, jakie mamy. Są tu stoły ping-pongowe, squash, no ale na to niestety nie było ani czasu, ani siły, bo my mamy tutaj, też przyjechaliśmy pracować, a nie się bawić, także na tym się skupialiśmy głównie. Czyli jednym słowem taki typowy obóz przygotowawczy. No tak, spędziliśmy prawie, jutro będzie 11 dni razem. Wcześniej też trenowaliśmy po 2 razy dziennie w Katowicach, także troszeczkę ze sobą spędzamy, ale to nas na pewno będzie gdzieś konsolidowało i po to, żeby w lidze, żebyśmy byli zespołem takim, który nie da się pokonać. No i na to liczę. A ja tego życzę. Dzięki. Dzięki.